name of freedom, we take the battle to them. Siemano, gracze Rise of Kingdoms. Wybaczcie, że mnie w ostatnim czasie nie było, jeżeli chodzi o filmiki. Nie wrzucałem. Niestety tu sytuacja, która była związana z KVK i z tym, jak u nas trwają walki, niestety doprowadziły do tego, że nie miałem czasu, żeby coś nagrać. Dwa, też moje konto w tym momencie przygotowuje się bardziej pod Kingsland niż pod walki tutaj w strefie szóstej. Tutaj w strefę szóstą ja bardziej wykorzystuję do reinforcowania swoimi, jakby tak powiedzieć, farmami, czy też pomocy na innych kontach, do których mam dostęp, więc ogólnie na tym się skupiam i tak pomagam królestwu. Ja niestety ze względu na to, że miałem tutaj speed-upy dużo mniej na starcie niż całe królestwo, gdy do nich migrowałem, miałem pewne tam rzeczy, które miałem w ustaleniach z Radą, więc tego się trzymam. Ogólnie my, nie wiem czy pamiętacie, jak ostatnio na streamie było, walczyliśmy tutaj tą strefę, walczyliśmy o tą tutaj wejście do tej strefy, jakby tak powiedzieć, szóstej od pasa 6. Było ciężko na początku, tam po paru wymianach różnych naszych obiekcji związanych z właśnie z tą strefą szóstą, jak to zagrać, co zrobić. Pogadałem troszeczkę tam z paroma graczami z Rady. No i jakby tak zasugerowali się opcją, jeżeli chodzi o rally, które tutaj mamy wykonać, żeby to puścić dalej i żeby to w końcu pusznąć. No i okazało się, że jest to dobry pomysł. No i tutaj, że tak powiem, ten pas nam się udało odbić. Tam pisałem parę razy, że są dwa fajne takie meta zestawy, gdzie no nie będą nas tak ładnie swarmować, nie będą nas też tak mocno cisnąć, jeżeli chodzi o counter rally. No i wypróbowaliśmy to, udało nam się w końcu pas 6, gdzie chyba to była 23 na czas europejski godzina w czwartek? Tak, chyba w czwartek udało nam się to jakby tak odbić. No i na tą chwilę jest teraz takie przepychanie, jak tutaj widzicie. Przez cały czas, jakby tak powiedzieć, walczymy między strefą tutaj szóstą, a pasem szóstym. I jakby tak powiedzieć, mamy te dwa forty, które co jakiś czas tam puszczaliśmy na nie rally. No ale najbardziej okazywało się to, że udawało nam się bardzo często tutaj pojechać po graczach, którzy gdzieś tam tepnęli gdzieś swoje do tyłu farmy albo minekonta i one automatycznie dostawały zero. Było parę takich kont, więc troszeczkę tam rally, niektórzy ponabijali kapeki na rally, więc moim zdaniem będzie tutaj już naprawdę już bardzo, bardzo fajnie. No troszeczkę ich tu drainujemy ich to dość mocno i to widać po tym, jak oni są w open fieldzie i widać, że oni tutaj są już, jakby tak powiedzieć, bardzo, bardzo wydrainowani. Niektórzy gracze przy samej pasie szóstce mieli problemy, jeżeli chodzi o swoje marsze, bardzo często szli maszyny oblężnicze, no jak to inaczej nazwać, balisty, maszyny oblężnicze, no tak macie przetłumaczone, no tak reinforcowali. W pewnym momencie, kiedy my tutaj cisnęliśmy, bo były takie trzy etapy tego ciśnięcia tej pasy szóstki. Pierwsze były już tam po godzinie 19, na tego naszego czasu, potem koło 21, aż w końcu koło 23 to poszło. W pierwszych dwóch razach to oni tak mieli parę razy już panikę z dowódcami, bo w pewnym momencie tutaj przy pas szóstce było tak grubo, że oni już wrzucali, jakby tak powiedzieć, takie... nie wiem jak to nazwać, tak w skrócie, wrzucali już wszystko co się dało i rotowali strasznie dowódcami. O, widzę, że to jakoś scout bombę robią, na kogo tym razem chcą zrobić scout bombę? Aha, na naszego króla robią scout bombę. I jeżeli tutaj znajdę, poczekajcie, w ulubionych, nie, to są zabicia, które ja miałem, ale nie mam nic z tego. Nie, tutaj nie mam. Ale poczekajcie, zobaczymy sobie tutaj. W ogóle w opisie będziecie mieli dwa kody, które będą pewnie przez jakieś parę dni aktywne. Ja wam je wrzucę, bo to są kody, które teraz dostajemy co lidze. Ja zobaczę, czy na mojej grupie ja tam nie pokazywałem tego, bo chyba wrzucałem takie dwa nowe
dwie nowe informacje dotyczące właśnie mojego, tam do naszych walk. Zaraz zobaczę, czy tutaj to będzie, bo wrzucałem tam screena, wrzucałem tam wskaźnik. O, tu jest. To była jedna z tych rali, gdzie cisnęliśmy bardzo. To był akurat, jak dobrze pamiętam, Shinori grał na Henry Ashurba. Henry Tarik? Tak, to był Henry Tarik. A tutaj reinforcowaliśmy farmami Babę. Tutaj mieliście Sypio z młodszy z Atylą. No to co jakby tak powiedzieć chciałem, żeby te rali takie szły. Oni strasznie już od, można powiedzieć, od przejęcia pasu mieli strasznie negatywne raporty z jakichkolwiek rali. Jeżeli widzieli, że jest ciężko, oczywiście szedł Swarm albo szło Counter Rally i to nas spowalniało, dlatego nie mogliśmy tutaj tego przebić się w tym momencie. Znaczy w tamtym momencie, przepraszam. No jak widzicie, no teraz to trwa, no teraz to co oni, ich zadaniem jest proste w tym momencie, jak najdłużej tutaj trzymać nas, aż otworzy się pas 7, czyli jak otworzy się ta strefa 7, dopiero wtedy zacznie się zabawa, bo oni będą mogli tutaj już się w miarę też defować, no im zależy na tym, żeby wejść do King's Landu, nie odetniemy ich z King's Landu, przypuszczam, że prędzej ta strefa zostanie od King's Landu odcięta, tutaj jeżeli chodzi o chłopaków z wiatru, wodę wytną tutaj jest bardzo mocno. Ja jestem tego bardziej niż pewny, że tu w końcu im się to uda, więc no tu będzie problem, ale mamy już na to rozwiązanie, więc spokojnie nie pozwolimy na to, żeby woda się nie dostała do King's Landu. Tutaj naprawdę mamy parę takich ciekawych możliwości, więc na pewno tu będzie dużo walki, dużo defowania. Zobaczymy też, czy na świeżo wchodzi ziemia, bo jak tutaj widzicie, ziemia też dołączyła tutaj razem z lasem do walki po prawej stronie. Po naszej stronie ogień przez cały czas tutaj z nami toczy walki. No ale sądząc po skanach i po tych, co widziałem ostatnio w raportach, to wygląda u nich to naprawdę coraz gorzej, więc zobaczymy, co pokażą w King's Landzie. Czy będą mieli jeszcze na tyle powietrza, bo z tego, co ja widzę, my mamy dużo powietrza. I ta walka będzie bardzo ciekawa w King's Landzie. Wszystko jest uzależnione, jak losy zasejwowały się do King's Landu, bo taka jest prawda, że to co oni tutaj grają, to jest totalny praktycznie taki def po pierwszych walkach. Mieli swoją taktykę, którą mieli obrać i zobaczymy to na King's Landach, jak to będzie wyglądać. Naprawdę to będzie tutaj no dużo, będzie się naprawdę dużo działo w King's Landzie, bo będziemy mieli tu ziemię, będziemy mieli tutaj wodę, no wszystkie, góra, VS dół będzie walczyć i zobaczymy też tutaj, jak panowie z lasu, i na ile tutaj te królestwa są warte walki, na ile oni tutaj pocisną. Mam nadzieję, że naprawdę tutaj dadzą popis i zrobią swoje. Tu widziałem, że ziemia jest też tam trochę mocna, ma tam swoje plusy, więc widać, że będą chcieli się też pokazać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Niektórzy, wiadomo, grają po mine sojuszach, jakby tak mocniejszych królestw, więc też tak nie można powiedzieć, że wszyscy, niektóre królestwa, że nie wejdą albo nie widać ich. No, grają na przykład, przypuszczam, że tutaj wszyscy będą u 1-1-1-1 grać, więc no tak to wygląda. Przepraszam, musiałem sobie na chwilę odkichnąć. I tutaj będzie naprawdę gruba walka 5 listopada i wszystko się wyjaśni, kto tutaj przesiądzie, kto tutaj do końca będzie walczył. Tak jak Sleepy Snorlax, czyli Tony, powiedział królowi tutaj z ognia, że my mamy 2 tygodnie na zabawę z wami, więc tyle tych zabaw im dajemy, więc ja też tak mówię, no staram się zregenerować jak tylko. Gdybym grał recovery tutaj tak chłopaki, wtedy gdybym skoczył no ten parę miesięcy wcześniej, gdzie mnie już wtedy tam Snorlax pisał, żebym do nich przeszedł. Gdybym grał to recovery, uwierzcie mi, wcześniej, to naprawdę no
byłoby dużo walk tutaj naprawdę. Ja już tutaj swoje, jakby te swoje minimalne limity porobiłem. Te ponad 30 milionów, 31 jest ponad zrobione. Teraz ciężko mi tak powiedzieć, bo nie widzę tego. Ale na pewno jest ponad zrobione. Niestety tu w tych pewnie statystykach już spadłem, bo od tam dwóch dni nie walczyłem. Tak, już spadłem, bo byłem na 120 któreś miejsce, teraz mam 178. W śmierciach też spadłem, w leczeniach też. No tak to wygląda, że jak się po prostu nie ma takich dobrze przygotowanych kont do gry. No niestety, no też byłem tego świadom, tak wam mówiłem wcześniej, że po KVK na 2732 skacząc tutaj miałem naprawdę krótki okres regenu, bo dla porównania królestwa, na które miałem skakać, czyli 1079, gdzie byłem też dogadany. Zaraz zobaczymy sobie, bo oni chyba dopiero co te KVK mają chyba. Nie, oni weszli, no to oni weszli gdzieś dzień, dwa dni temu chyba weszli w ten, no to albo nawet nie, albo mniej, może tam 5 dni temu weszli w Kingsland. Boże, co ja mówię, przepraszam was, weszli w tutaj w strefy. Nie wiem, kiedy mają pas 4. No ale to było, był ten czas, no tutaj jeszcze to się nie potwierały, tak więc. O, tutaj jest dogadane, tu ten. O, spokojnie. Tak widzę, że na spokojnie wszystko. Chyba, że tutaj przegrali tą strefę? No nieważne. No ogólnie wygląda to tak, że tutaj 1.079 już tutaj jest po strefie chyba piątej, tak mi się wydaje. Tak? Chyba tak, bo tu widzę, że jakieś flagi popłynęły. Tak. No to, czyli tutaj już jakieś flagi popłynęły w Sinodal. No myślałem, że tutaj, bo to jest tak dobrze, to nazwę 1.079. A, poczekajcie, bo mogę patrzeć na, właśnie, tu jest to. Źle popatrzyłem na mapkę. No, zapomniałem, że oni mają, dzielą sobie te. Jak by im tu poszło? Ale nie, tutaj też. Siadło to? O! Czyli trafili na mocne KVK. Jeżeli przegrali z tą strefę, no to tutaj ten woda 2217 i 489. No, 489 jakieś o nich słyszałem, ale nie wiem, jak oni tam teraz funkcjonują. No, najwidoczniej tutaj, nie wiem, jakie oni tu mają sojusze. No, ale ogólnie te, no widzicie, tu już im nie idzie. Jakoś, a 1568 z tego co widziałem po statystykach, oni są teraz pre-KVK, więc oni się zapisali jeszcze później, a to było królestwo, którego właśnie zależało mi się dostać, na początku były rozmowy, a ostatecznie się nie udało, no to tutaj oni wiem, że chyba są od strony wiatru, z tego co widziałem, pierwsze jakieś tam rozpiski, nie wiem jak są tutaj podzieleni, ale według statystyk wychodzą najlepiej z tych wszystkich KD, więc może być tak, że znowu wygrają, więc no. Ogólnie, tak jak widzicie, różnica jest, jeżeli chodzi o kwestię tam tych dwóch tygodni, trzech tygodni więcej, żeby być przygotować się do danego KVK. No nic, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na pewno będę was tutaj relacjonował, na pewno zrobimy jakieś też live'y, kiedy będzie Pass 7 lub też kiedy będzie Kingsland, bo to też jest ważne, żeby tutaj wam coś pokazać z tego. No a my co? My dalej tutaj walczymy. My dalej tutaj się staramy coś ugrać. I jak najbardziej drainować ten. Powiem wam, że po tych KVK i raportach, jak widzę to, co robią inżynierowie, to coraz bardziej myślę o tym, że właśnie taką inżynierkę chcę zrobić, nie jako szósty marsz. No ale zobaczymy. Dalej jeszcze nie zdecydowałem, co z tym marszem piątym, znaczy piątym, czy to będą łuki rzeczywiście. Shajara z YSG, czy może z Ashurbanipalem. Testowałem Ashurbanipala z YSG i myślę, że to jest bardzo fajny setup, więc zobaczymy. A dzisiaj tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie i oglądacie tutaj kanał. Będę się starał przez cały czas wam coś rzucać lub też w większych ilościach. Zobaczymy, jak wyjdzie kątek Enjoy Empires Mobile. Bo tam też coś sobie pogrywam, ale niedużo, ze względu na KVK jestem troszkę w tyle.
Więc no tyle ode mnie. Trzymajcie się. Hejo.